tle mamy Stadion Olimpijski, stadion, który jest również wielką historią Śląska-Wrocław. To właśnie tu, na tym stadionie odbywały się mecze o Puchar Europy z zespołami, które do dzisiaj są wielką marką na arenie międzynarodowej. Tu gościł właśnie słynny Liverpool, tu gościła Borussia Mönchengladbach, tu gościł Royal Antwerpen z Belgii, tu gościł Gais Göteborg ze Szwecji, tu gościł Lewski Sofia z Bułgarii. Tu przy wypełnionym po brzegi stadionie, gdzie w normalny roboczy dzień o godzinie 13, 26 listopada zmierzyliśmy się ze słynnym Liverpoolem. Myślę, że do dzisiaj wrocławianie z łezką w oczach wspominają to spotkanie. Mecz był bardzo zacięty, mecz był przy dużym mrozie, mimo tego komplet widzów, wielkie emocje, zwycięstwo Liverpoolu na 2-1, ale takich meczów nie zapomina się do końca życia. To było w pucharach, a może o lidze naszej opowie Janek, bo tutaj również graliśmy nasze ligowe mecze, bo stadion na Oporowskiej nie mógł pomieścić widowni. Najważniejszym takim meczem był mecz z Pogonią Szczecin, kiedy to Władek po Mistrzostwach Świata Żmuda przyszedł do zespołu i na ten mecz przyszło prawie ponad 50 tysięcy ludzi. Pamiętam to jak dziś, jak w pierwszej minucie strzeliłem bramkę i w 90 wygraliśmy ten mecz 2-0. Było tych meczów bardzo dużo, które rozgrywaliśmy na tym stadionie. Były to mecze, które dały nam awans do Ekstraligi, można powiedzieć. Tutaj też rozgrywaliśmy, tak jak Tasiu powiedział, mecze pucharowe. Tak, tutaj zarówno w lidze, jak i w pucharze pisaliśmy historię naszego klubu. Ta historia jest zawarta między innymi, bo jest wiele innych bardzo ciekawych rzeczy, które na pewno Państwa zainteresują, ale najważniejsze rzeczy z historii 70-lecia, dumnej historii Wielkiego Śląska Wrocław, znajdziecie Państwo w tej oto książce. Wielka Księga Piłkarska. 70 lat dumnej historii. BKS Śląsk Wrocław. I jeden za wszystkich. Wszyscy za Śląsk. Bo to jest nasz klub. Mecz, który najbardziej pamiętam w swojej historii jako gracz i kapitan Śląska Wrocław, to mecz z Arką Gdynia w sezonie 2010-2011. Mecz, który przy naszej wygranej gwarantował nam wicemistrzostwo Polski, a Arka w przypadku przegranej została relegowana do drugiej ligi. Mecz, który zgromadził komplet kibiców na stadionie przy ulicy Oporowskiej. Mecz, który budził bardzo wielkie emocje. Po wielu latach mieliśmy szansę zdobyć medal Mistrzostwa Polski i zagrać w europejskich pucharach. Pamiętając historię z drugiej, z trzeciej ligi i mecze barażowe z Arką Gdynia, dla wielu z nas był to mecz o dodatkowym napięciu emocjonalnym. I każdy z nas dawał sobie sprawę z powagi sytuacji, z wielkich oczekiwań we Wrocławiu. Pierwsza połowa 0-0, mimo naszej przewagi nie udało nam się zdobyć bramki. W drugiej połowie już zdeklasowaliśmy rywala. Mecz zakończył się wynikiem 5-0. Ja strzeliłem bramkę z rzutu wolnego na 4-0. Marian Telemann, dobijając Arkę i pokazując wagę tego meczu dla nas, na 5-0 z rzutu karnego. Pamiętam po tym meczu wielką fetę na ulicy, przy ulicy Oporowskiej, wspólne świętowanie z kibicami, oddawanie koszulek. Taki mecz, który chyba do końca życia będę wspominał. Mecz, który mi najbardziej utkwił w pamięci przez te lata, które tworzyłem w Śląsku, które grałem w Śląsku, to był mecz z Wisłą Kraków w Pucharze Polski. To był sezon awansu do Ekstraklasy, gdzie wspinaliśmy się mocno do góry. Trzecia liga, za chwilę druga liga. To było przed awansem do Ekstraklasy. Tu Wrocław chciał wielkiej piłki i przyjechała Wisła Kraków, mistrz Polski, z gwiazdami reprezentacji: Frankowski, Żurawski, Kosowski.
cały stadion na zielono, tutaj Oporowska, wspaniała atmosfera, przepełniony stadion, 10 tysięcy nad komplet tak naprawdę. Wszyscy chcieliśmy wielkiej piłki tutaj we Wrocławiu i taka była atmosfera. Do przerwy przegrywamy 2-0, po przerwie wspaniała walka, 2-2, strzelam w 88 minucie bramkę z rzutu wolnego, dzięki temu dogrywka, rzuty karne. Mimo że odpadliśmy z tej konfrontacji, był to wspaniały mecz, wspaniała atmosfera, której życzyłbym nam. Wszystko to można zobaczyć w tej księdze. Wszystko to jest, te wspomnienia, wspaniałe czasy, ale chciałbym, żeby na nowym stadionie, stadionie miejskim, żebyśmy do tego wrócili. Koszulki, w których dzisiaj występujemy, są to historyczne koszulki z sezonu mistrzowskiego 2011-2012. Było to nasze drugie mistrzostwo w historii Śląska-Wrocław. Wszystkie opisy meczów, zdjęcia, historie dotyczące naszego kochanego klubu możecie znaleźć w tej książce. Wielka księga piłkarska. 700 stron na 70-lecie Śląska. Spisana historia klubu od daty jego powstania w 1947 roku do sezonu 2017-2018, w którym to obchodziliśmy dumne 70-lecie. Poza opisem każdego sezonu w historii klubu w Wielkiej Księdze znajdują się unikatowe zdjęcia przedstawiające historię Śląska. To jest nasz klub. Razem tworzymy historię.